Siemanko widzowie, witam w kolejnym odcinku openingów magazynów LEGO. Najnowsze magazyny LEGO wrześniowe, chociaż część jest na październik 2021 rok. Mamy Star Wars, Friends i Ninjago. Zobaczymy, który jest najlepszy. Pokażę Wam je od najgorszego według mnie do najlepszego. Pierwszy zestaw, który wybrałem z tej trójki, czyli można by powiedzieć, że najgorszy, ale niekoniecznie najgorszy w ogóle, tylko oczywiście z tych trzech, to LEGO Friends, w którym dostajemy zuchwałą wiewiórkę w takim domku na drzewie. Całkiem fajny zestawik, no ale w tej trójce musiał niestety zająć trzecie miejsce. W samym magazynie, który kosztuje 12,99 zł, jest to numer 6. Oczywiście mnóstwo fajnych komiksów, gier, zabaw i łamigłówek. Na środku kolorowanka oraz dwa fajne plakaty. Są też wyniki konkursu z ubiegłego numeru oraz instrukcja zbudowania tego domku na drzewie i zuchwałej wiewiórki. Zapowiedź kolejnego odcinka. W kolejnym numerze, który ukaże się 3 listopada, będzie super zestaw do wypieków Stefanii. Bardzo dużo gadżetów, szczególnie te wafle, ciastka i pączki. Bardzo fajne, małe klocki do kolekcji. A my sobie zbudujemy ten zestaw i zobaczymy, jak on się prezentuje. Tak wygląda zbudowany domek dla wiewiórki. Powiem Wam, że chyba troszeczkę się pomyliłem, bo ten zestaw naprawdę jest bardzo fajny. Chyba będę musiał zmienić decyzję. Bardzo dużo klocków i to fajnych klocków, bo tutaj mamy dwa ruchome plejty, które symulują daszek. Fajny pomysł. Jest oczywiście figurka naszej małej wiewiórki. Listki, orzechy, jest nawet muchomor. Czyli wszystko to, co potrzebne do budowy małego domku na drzewie. Naprawdę fajnie się to prezentuje. No, muszę dać wyższą ocenę. Troszeczkę się pomyliłem. Naprawdę polecam za tą cenę. Naprawdę warto ten zestawik zakupić. Na drugim miejscu wylądował u mnie najnowszy numer LEGO Ninjago. Numer 9, który kosztuje 14,99 zł. W zestawie dostajemy Lloyda ze złotym mieczem i dwoma złotymi krabami. Do tego dostajemy 5 kart i 5 naklejek w saszetkach, czyli bardzo dużo gratisów. Za chwilkę sobie otworzymy naklejki. Jest karta holograficzna. No i takie naklejeczki. Oraz otwórzmy sobie saszetkę z kartami. Dżunglowa drużyna Jay, Lloyd i Zane. Złowieszcze sztuczki, drużyna Legacy, Lloyd, Zen i Jane, karta puzzle i kuku. Fajne karty, które mi się nie powtórzyły. Do tego dostajemy zielonego Lloyda, za chwilę to też złożę, ale najpierw wśród oka na magazyn. Przede wszystkim zobaczmy, co jest na środku w plakacie. Duży Jay. Oraz zobaczmy, co w następnym numerze. A w następnym numerze Cole i jego czadowy ekwipunek. Katana, harpun, będzie też saszetka z kartami i karta limitowana numer 31. 5 października ukaże się ten numer. Tak wygląda Lloyd po złożeniu. Zielony strój, złote wstawki, fajne główka tej minifigurki, dwie buźki, jedna tak wygląda, druga w ten sposób. Do tego jest w pełni zamaskowany i przede wszystkim bardzo fajny złoty miecz. A gdyby tego jeszcze było mało, no to dostajemy dwa takie złote kraby. Te miecze przypominają oczywiście LEGO Piraci. Także jeśli ktoś chciałby sobie uzupełnić o takie dwa fajne miecze, no to jest okazja. Za 15 zł można nabyć. I oczywiście dostajemy jeszcze minifigurkę Jaya. I na miejscu pierwszym u mnie LEGO Star Wars, numer 10, który kosztuje 14,99 zł, w zestawie maszyna krocząca AT-ST. Naprawdę duży polibag, 53 klocki, mnóstwo składania. No jest to AT-ST, czyli naprawdę warto. Zobaczmy, co jest w magazynie. Komiksy z uniwersum Star Wars. Na środku całkiem fajny plakat Marsz po zwycięstwo. I z drugiej strony muszę Wam to pokazać. Bardzo fajna, szczegółowa grafika.
No, jeden z fajniejszych plakatów, który w ogóle był w magazynach Lego. Naprawdę polecam. Zobaczmy sobie jeszcze, co w następnym numerze. A w następnym numerze 5 października Turbo Choke klonów. Będzie 57 klocków. Także naprawdę myślę, że warto będzie się zaopatrzyć. Tak wygląda nasza maszyna krocząca AT-ST. Naprawdę świetna konstrukcja, bardzo dużo klocków, sporo budowania, chyba jedna z największych konstrukcji ze Star Warsów w tych magazynach. Dużo ciekawych rozwiązań tutaj mamy, wszystko jest ruchome. Ta wieżyczka się kręci o 360 stopni, nogi oczywiście ruchome. Do tego mamy jeszcze tutaj działka z boku, z przodu, z tyłu. Także jest naprawdę co budować. Myślę, że najlepiej by było kupić takich zestawów kilka, trzy, cztery, może więcej i zbudować sobie małą armię takich maszyn. No a jeśli nie, no to zawsze można to sobie na klocki przeznaczyć, bo przeliczenie na klocek całkiem ciekawie wygląda. A dodatkowo jeszcze dostajemy gazetkę i fajny plakacik. Słuchajcie, no dzisiaj to by było tyle. Ja będę się z wami żegnał. Napiszcie w komentarzach, co sądzicie, jaki waszym zdaniem był najlepszy magazyn na ten miesiąc Lego. I ja zobaczę te komentarze, chętnie je poczytam. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Trzymajcie się, cześć.